Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvola, a to jest Prototype 2. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż my tutaj ostatnio działaliśmy, mianowicie rozpoczęliśmy oczywiście ładną serię. Poznaliśmy sierżanta Hellera, znaczy sierżanta jeszcze do niedawna. O, czarna skrzynka, element specjalny. Dobra, coś tu znaleźliśmy. O, dobra, mamy tu jakąś tam informację. Dobra, za chwilkę się tym zajmę. No i słuchajcie, nasz sierżant Heller spodobał się chyba Alexowi Mercer. Ogólnie będziemy mówić Mercerowi, a więc gościowi, którym mieliśmy przyjemność sterować w pierwszej części gry. Tutaj, gdzie to jest? Gdzieś tu na dole. A, tu jest coś. Poszukajmy. Jakieś znajdźki czy coś? Ale mogą to być bardzo przydatne znajdźki. Remain behind the barricades. If you pass the barricades, we will use deadly force. No, no. Here they come. We warned them. Engage! Engage! Wow. Dobra. Okej. Dobrze. No i nasz Heller bardzo się spodobał Mercerowi, który przekazał mu część swoich mocy. A więc na przykład możemy... Może na razie nie mamy jakichś super mocy ofensywnych, ale możemy tutaj troszeczkę fajnie się przemieszczać. Możemy, mamy już szybowanie, bieganie po ścianach. A więc mamy już niektóre umiejętności, które w jedynce musieliśmy wykupić już za punkty ewolucji. No ale zobaczymy. Dobra, słuchajcie, udajmy się do tego tajemniczego punktu G. Ostatnio także nasz bohater odwiedził znajomego księdza, który opowiedział mu o tym, co się działo podczas jego nieobecności. Oczywiście w tej grze mamy także motyw zemsty, ponieważ rodzina naszego bohatera, Hellera, została zamordowana. Colonel Rooks is the head Black Watch commander in NYZ. This is much bigger than us. Listen to this Black Watch message I just intercepted. Cottonmouth 4-1, this is Cottonmouth. You'll be heading to test site Washington. Prepare for controlled release. Over. You hear that, James? Those specimens, they are the monsters. And the test sites are city parks. This is what Black Watch does in the Yellow Zone. You cannot stop them. Father, I am gonna stop them. And I'm gonna find Rooks. With or without your help. Okej, mamy znaleźć pułkownika Rooksa, gościa, który chciał nas zabić w laboratorium tuż po naszej przemianie. Znaczy tuż po, kiedy zostaliśmy znalezieni przez siłę Blackwatch. I zdecydowali się nas zabić. Nam jednak udało się zwiać. Dobrze, zobaczmy, co to za misja. Interrogative. Are the suppression teams in position? All checks completed, Cottonmouth. We are ready for the release teams to commence. Prepare for silent operation. Release teams in place. Copy that. Operation Flytrap is approved. Roger that, Red Crown. Hey, co oni chcą? Hunterów wypuszczają. Na ludzi? Porąbało ich? Najpierw zamykają ludzi w jakichś dziwnych strefach, a potem napuszczają na nich
hunterów. Nieładnie. Wow. Uła! Skubany! Brawler. Teraz on się nazywa. Chodź tu. Wow, wow, wow. Ale zachowuje się tak samo, jak zachowywał się w poprzedniej części. Oż ty, kurde, dobra. Sorry ludzie, muszę się wami troszeczkę pożywić. No niestety, inaczej go nie dam rady pokonać. Wow. A, ciche te. Ciche żywienie się. Spoko, spoko opcja. Jak na razie, słuchajcie, żywienie jest takie dosyć słabe. Mało nam życia zwraca. Kurna, chodź tu, skurczybyku. Dostał! Oła! Dobra. Chodź tu, kolego. Uła! Ej, tego w jedynce nie było. Fajne, fajne, fajne. Bazuryry! Tak jest. Sorry, kolo. W końcu się szybciej żywimy. To jest duży, duży plus. Uła! Ej, nacisnąłem spację. Hello. Uła. Nie takie rzeczy chciałem tutaj robić. Dostał. Ale ja też. Sorry. Fajnie ta kamera się zachowuje troszkę. No sorry, muszę się pożywić. W sumie nie wiem, kto jest gorszy. Ja czy ten Brawler. Kurde. No nie atakuj tych biednych ludzi, człowieku. Tylko tego paskudniaka. Wow. Ach. Chodź tu. O, za niedługo będziemy mieli poziom. Dobra, R. I przytrzymać to. Wow. Dobra. No siema. Kurde. Za bardzo się ruszają. Chodź tu. Dobra. Mamy go. Okej. Okay. Chodźcie tu, moi koledzy. Ach, skąd ja to znam? Dobra. Mam cię. Oła. Kurde, groźni są. Mam cię. Ta jest. Uła, z takiego bliska? Na serio? Jesteś mój. Dobra. Dobra, podnieśmy wyrzutnię.
Kurde, ale weź ją, no. Dobra. Mamy cię. No, spoko. Dobra. Spoko, ale najpierw musiałbym się tutaj troszeczkę, słuchajcie. Pożywić. Tak jest. Dobrze, przynajmniej można się bardzo łatwo tutaj żywić w ukryciu. Spoko, idzie to jakoś. Dobra, tu niezła rozruba miała miejsce. Dzień dobry. No to chyba tak nie do końca jest w ukryciu, ale przynajmniej idzie to dużo sprawniej niż w jedynce. Chodź tu, kolego. Dobra. Życie przynajmniej uzupełnione. O, nie o to mi chodziło. Dobra. No, w końcu się też nie wiesza na występach ze ściany, tak jak to miało miejsce w jedynce. Dobra, jesteśmy. Pogadajmy z księżulem. James, did you go to the park? Yeah. And did you stop them? Oh, I stopped the hell out of them. Father, you okay? Follow me. We have a lot to do. There are 10,000 Black Watch troops in NYZ, and who knows what Gentech is doing in those laboratories. We need to put them down. So you trust him? I don't know about that, but I can tell you this, James. If Alex Mercer wants to kill every last one of those Black Watch and Gentech putos, then I am with him. What about God? He okay with this? You let me handle him. Dobra. Okej, a więc słuchajcie, nasz księżul... Uła, co to? A, moce ewolucji. Mamy poziom, a więc... Dobra, i mamy jeden punkt, możemy go sobie zagospodarować. Różne fajne rzeczy. Zmiana formy, co to jest? Podejrzliwość zmniejsza się o 50% szybciej. Fajne. Poza walką pasek żywotności będzie regenerował się do 50%. Świetnie. Żywotność o 25% zwiększona. Wysokość skoku. Dobra, słuchajcie, ja sobie wezmę tą regenerację. Dobra, myślę, że to się nam może przydać. Where do I find Rooks? His location will be top secret. But back in the day we used to break into Blacknet terminals and steal that kind of information. The terminals are those satellite trucks you may have seen around. Didn't know you were such a rebel. What exactly did you do before you were a priest? Let's just say I've had a lot of tattoos removed. Enough said. Okay. Dobra, mamy użyć terminalu Blacknet. Dostęp zabroniony. Jeszcze raz. A, musimy zmienić
A, dobra. Zmienić się w żołnierza. A, tego tu. Dobra, sorry, sorry. A, tak się nie da tego zrobić. Czy na serio muszę tutaj robić rozpierdziel? A, cel jest obserwowany, dobra. Też jest obserwowany, dobra. Okej, spróbujmy to zrobić może po cichu. No, wszyscy się teraz na mnie gapią. Ale się zainteresowali mną. Na serio? Aż tak? Siema. Mam was gdzieś. Wszystkich was zeżerę. Siema. Kolo. O! Siły uderzeniowe. Dokąd to, kolego? Dobra. Siły uderzeniowe gdzieś tam sobie przeleciały nade mną. No i dobrze jest. Cisza, spokój. No i uniknęliśmy. Dobra. Użyjmy tego. Wymagany login. All right, got a name. Dr. Samuel Billingsley. No i na się udało. He's a head researcher for Gentech. You're getting closer to Rooks for sure. Let me try something. Co on chce sprawdzić? A, zapolować. All right. Z tamtej strony. Sam's about to get an unwelcome visitor. Dobra. A więc ruszajmy. Tam. Dobra, słuchajcie, przydałoby się tutaj troszeczkę pożywić. Siema. No sorry, no musiałem. Ale powiem wam szczerze, w tej części mam jakieś takie większe wyrzuty, kiedy pożeram cywili, niż to miałem w pierwszej części. Z tamtej strony? Tu jest gdzieś. To ten tu, patrzcie. Ty pano. Smacznego, kolego. Doktor Samuel. Sabrina. Building was expecting you today? No time for chit chat, I'm afraid. Your status report was due 24 hours ago. Well, didn't you get my memo? I'm waiting to see what the effects are on the Suarez family. Both parents are terminal, but the children seem to be exhibiting some fascinating viral outcomes. Oh, right. The kids with the stage 4 liver cancer. Yes. What's your point? Oh. Operacja Pas Oriona. Blackwatch i Gentech bronią miejsca, gdzie
prowadzone są niebezpieczne eksperymenty. Przedostań się do ich fortecy. A, dobrze. Postęp 50%, dobra, w trakcie. A, kurde, takie akcje będą. Super. Willingsley didn't know anything about Rooks, but I heard something about a Gentech lab experimenting on people. A lot of the catch and test missions done by Gentech are monitored personally by Rooks. I bet you get to that facility, you'll find out where Rooks is stationed. This is starting to feel like a wild fucking goose chase. Dobra, ruszajmy dalej w takim razie. No, zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Wiecie co, zmienię sobie formę. A więc słuchajcie, będzie można tutaj fajnie sobie grać w różne... różnymi sposobami. Dzięki temu, że możemy tak fajnie tutaj gospodarować tymi naszymi zdolnościami. A, dobra, już wiem jak zmienić, wybierać nasze... Dobra, czekajcie, a jak? Dobra, tu mamy chwytanie. Co się robi na Z? Dobra, mniejsza z tym. W każdym bądź razie udajmy się do bazy Gentechu. No i zobaczymy. Alright, listen, James. All these Blackwatch and Gentech places use biometric security. Retinal scans, blood tests, things like that. Getting inside won't be easy. Relax, father. It'll be easier than you think. Dobra, skanery tęczówki. Bez problemu powinniśmy dać radę obejść. Tak jest. Okej. Okay. Już po... problemie. Broni nie potrzebuję. Użyjmy to. Dobra, weszliśmy. Jesteśmy w czerwonej strefie. Mam pożreć tego typa tutaj. No i bardzo ładnie. Dobra, mamy wejść do budynku bez wywoływania alarmu. Okej, okay, na spokojnie, powolutku. Wchodzimy. Access granted. Head scientist Dr. Genovese. Looky here. We got ourselves a VIP. Gonna need access to that room if I'm gonna pick his brains about Rooks. O, Rooksie. A więc, kurde, słuchajcie, nasz bohater jest bardzo... bardzo... mściwy, muszę przyznać. Dobra. Tego typa trzeba będzie pożreć. Kurde, ludzie trzymają w klatkach. Jak zwierzęta. Tak jest. Aha. Dobra. A więc te postacie, które są oznaczone na biało, możemy pożyć bez wykrycia nas. A te drugie, oznaczone na czerwono, to niestety ktoś obserwuje. Mam cię. No i teraz tutaj nasz kolega świeci się na biało. Możemy bez problemów go pożreć. Siema, ziom. Dobra, mamy to. Musimy tam się udać. Nie mam zamiaru tutaj biegać sprintem. Po prostu nie boję się wykrycia. Dobra, wchodzimy.
A fajnie się zmienili ci żołnierze Blackwatch. W porównaniu do pierwszej części. Dobra, jeszcze raz, bo nie patrzyłem. Siema. Widzi go ktoś jeszcze? Nie. Możemy... A jest obserwowany jednak. Dobra. Przez tego typa tutaj. Ktoś go widzi. Teraz go nikt nie widzi. Pięknie. Dobra. Chciałem odrzucić broń tylko. Dobra, czy tego kolegę ktoś obserwuje teraz? Nie. Pożeryjmy. Dobra, mamy się zalogować do komputera. No i zobaczymy, czego się dowiemy. Okay, press the alternate key. ALT alternate. Alt. There's no fucking alt. I got a fucking squiggly line key. I got a fucking key with a triangle on it. What the fuck kind of keyboard is this anyway? James, calm down. There should be a button with a blue square on it. Okay, that's more like it. Bringing up the personnel database. All right, got the location. Don't forget to log off. Yeah, yeah. Dobra, mamy wejść do budynku. Jane Teku. Widać, że nasz kolega nie za bardzo lubi komputery. A szkoda. Dobra. Okej, wyszliśmy. Mamy teraz opuścić po prostu bazę. Ej, to jest jakiś taki symbol. Ciekawe, co on oznacza. On jest za murem. O, dobra. Którędy by tu wyjść? Tutaj są te cholerne skanery. Spróbuję go jakoś ominąć. No właśnie. Dobra. Okej, wyszliśmy. Ale nie było to łatwe. Okej. Co my tu mamy? Okej, ukończone. Dokonano sabotażu fortecy 4D. Mutacja ofensywna, postęp 100%. Bardzo ładnie. Czyli co? Czyżby nowe siły? Zostaną mutację ofensywną. Co nam się dodało? Zdobyłeś mutację. Zdobyłeś pierwszą mutację. Możesz teraz wybrać mutację ofensywną. Dzięki niej Heller będzie potężniejszy. Dobra, okej. Okay. Co mamy do dyspozycji, moi drodzy? Śmierć z nieba. Ekspert w walce wręcz. Zwiększa zasięg ataku wręcz o 10%. Im więcej, tym weselej. Zwiększa obrażenia zadawane ataku powietrznego, dobra. Broń rakietowa, zwiększa uszkodzenia rzutu i ich prędkość o 10%. Dobra, ja bym sobie może wziął to. Śmierć z nieba, ponieważ ja tego dosyć często używam. Przynajmniej używałem w pierwszej części, zobaczymy jak będzie tutaj. Ale fajne są te zdolności, powiem szczerze. Dobra. Okej, okay. No i teraz słuchajcie, możemy ruszyć w dwóch kierunkach. Albo skierować się... to jest śmigłowiec. Ciekawe, czy można do niego wsiąść. Zaraz... A, spróbujmy. Nie, nie mogę. Jeszcze nie znam się na tym.
niestety, najwidoczniej. Możemy kontynuować to nasze ciekawe zadanie. Zobaczmy sobie. O, czekajcie, bo tu mam to, a to na M. Tak, mapa jest na M. Elementy specjalne. Czarne skrzynki. Oddziały specjalne. Gniazda. Fajne są te rzeczy. Blacknet. Blacknet poproszę. Dobra, wchodzimy. Okej, okay, defensywne. A. Operacja Pas Oriona. Otwórz pamięć. Kurde, fajne są te rzeczy. No i to już mam zrobione. A, teraz jest operacja Czarny Tulipan. I tu dostaniemy mutację drapieżnika. Kurde. Dobra, i co my tu musimy zrobić? A, posłudzę cię, no, miejsca rozpoczynającego. Rozpoczynającego misję. Są dwa miejsca. Jeden to jest eksperyment 1D, a drugi to jest eksperyment 1E. Dobra, tym się zajmiemy już następnym razem, moi drodzy. Ale słuchajcie, ta część prototypa jest dużo bardziej rozbudowana. Co to jest? Za cholerstwo latające. Jakiś dron. Dobra, mniejsza z nim. Myślę sobie, że czas zakończyć ten odcineczek. No, wejdziemy sobie na szczyt tego budynku. No i zobaczymy. O, mamy czarną skrzynkę. Poszukajmy jej. O, akurat na dachu tego budynku się znajduje. Odtwórzmy to nagranie. Radio transmission 255 days ago. It's that band, Sarge. Definitely something moving inside it. Might be infected. Might be just a couple of hobos. Light it up. We could check it, pop the lock off the back. Fuck it. This area's off limits. Light it up. Uła. Brutalnie. Brutalnie się zachowują. Zachowuje się Black Watch. Dobrze, moi drodzy. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, jak na razie jestem zachwycony tą grą, powiem wam szczerze. Zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Szczególnie w porównaniu z pierwszą częścią prototypa. Dobrze, oczywiście widzimy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam was do komentowania, jak i do oceniania tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia. Na razie. Oj, przepraszam was. Na razie, cześć i czołem. Ciao. Do następnego.